Cześć, jestem Kuba i pokażę wam największe zmiany pozycji w FIFA 22. Standardową dla was wyzwanie 70 OP górę w ciągu godziny od dodania tego filmu równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a została OP górę się kolejny odcinek z tej serii, a każde 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazanych ostatnich 5 subskrybentów na moim kanale oraz wszystkie osoby, które chciałem, żeby je w tym odcinku pozdrowił, a jeżeli ty chcesz pojawić się w kolejnym odcinku, to zostaw suba oraz napisz w komentarzu pozdrawiam i pojawisz się w kolejnym odcinku, a teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Lucas Vázquez, czyli piłkarz, który w tym sezonie swoją pozycję zmienił na prawego obrońcę i szczerze mówiąc idzie mu na tej pozycji dosyć dobrze. Wiemy, że Carvajal dostał kontuzję, Odriozola cały czas nie osiągnął swojej jakiejś lepszej formy i właśnie Zidane wpadł na pomysł, że to właśnie Lucas Vázquez grał na tej pozycji i patrząc czy to po El Clasico, czy po meczu z Liverpoolem, temu piłkarzowi na tej pozycji idzie naprawdę bardzo dobrze. No i według mnie w FIFA 22 pozycja tego piłkarza zostanie właśnie zmieniona na prawego obrońcę. No karta nie będzie wyglądała według mnie zbyt jakoś dobrze, gdyż no jednak nie będzie według mnie miał wysokiej obrony na swojej karcie, bo wątpię, żeby aż takiego upgrade'a dostał, aczkolwiek według mnie taka zmiana pozycji jest w następnej FIFA po prostu pewna. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Lucas Hernandez. Piłkarz tak samo jak właśnie Lucas Vázquez został cofnięty na boczną obronę, z tą różnicą, że Hernandez grał od początku sezonu jako środkowy obrońca, a później został on właśnie wystawiony na pozycję lewego obrońcy. No wiemy, że to jest jego nominalna pozycja, bo na takiej pozycji właśnie grał m.in. w Atletico Madryt, czy także na Mundialu, który był w Rosji. I uważam, że właśnie ta zmiana wyjdzie mu nawet na plus, jeżeli chodzi o prawdziwe życie. A w FIFA wiemy, że nie jest jakiś to szybki obrońca. Oczywiście na SO była to bardzo dobra karta pod względem pace'a, no ale wiemy, że jednak już na boku obrony tego pace'a trzeba mieć troszkę więcej. I uważam, że taka pozycja także zostanie zmieniona, dostaję także upgrade'a o jeden w następnej FIFA, no i tak będzie się właśnie prezentowała karta Francuza w FIFA 22. I następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Bernardo Silva, który w tym sezonie już nie grał jako prawy skrzydłowy, tylko bardziej jako środkowy pomocnik ofensywny i dużo się mówi także o tym, że jego pozycja może właśnie zostać zmieniona na tą pozycję. Bardzo możliwe jest to, że piłkarz ten swoją kartę Team of the Season właśnie dostaje na pozycję SPO i w następnej FIFA zobaczymy piłkarza na tej pozycji i będzie to zmiana jak najbardziej na plus, no gdyż wiemy, że statystyki na prawego skrzydłowego to on zbytnio nie ma, a już myślę jako SPO będzie to bardziej użyteczna karta i karta ta będzie wyglądała według mnie naprawdę bardzo ciekawie, a co nie sądzicie wy? Napiszcie w komentarzu. I przechodzimy teraz do Gnabry'ego, który w tym sezonie zmienił swoją pozycję z prawego pomocnika na lewego pomocnika, gdyż wiemy, że kiedy do klubu przyszedł Sané, to oni się zamienili po prostu tymi pozycjami, a także wiemy, że ostatnio Gnabry zbyt dużo nie gra, aczkolwiek według mnie dostanie on upgrade'a podczas FIFA 22 do 86 overalla i według mnie jego pozycja zostanie zmieniona z prawego pomocnika na lewego pomocnika, czy będzie to jakaś duża zmiana? Myślę, że nie, aczkolwiek wiemy, że w Bundeslidze jest mało tych lewych pomocników, więc będzie to podobno ciekawa alternatywa, jeżeli ktoś będzie chciał go w składzie, gdyż no karta wygląda według mnie bardzo dobrze, a co nie sądzicie wy? Napiszcie w komentarzu. Następnym piłkarzem w tym odcinku jest Richarlison, który w tym sezonie swoją pozycję z napastnika zmienił na lewego skrzydłowego. No i szczerze mówiąc taka zmiana także już jest no według mnie pewna, bo wiemy, że po pierwsze no piłkarz ten częściej gra jako lewy skrzydłowy, po drugie i jej lubi robić takie zmiany pozycji i czasami psuć te karty, wiemy, że lepsze są na jakichś pozycjach typu SPO albo napastnik, a dostałem kartę na skrzydle, no i w tym przypadku będzie według mnie tak samo. No gdyż wiemy, że Richarlison nie jest taki zwinny zawodnik, więc automatycznie na skrzydle on odpada, ale zawsze będzie możliwość zmiany pozycji podczas meczu albo po prostu na karcie na lewego napastnika i wtedy będzie grał on na 7 zgrania. No ale generalnie także uważam, że Brazylijczyk dostanie upgrade do 1 i tak będzie wyglądała jego karta i według mnie no pomimo to jak wygląda pozycja, karta będzie wyglądała naprawdę bardzo ciekawie. I teraz czas na kartę, która zmiana pozycji może naprawdę bardzo zepsuć grywalność, która i tak jest mała w tej FIFA, a jest to oczywiście James Rodriguez, który w Evertonie w tym sezonie bardzo często gra jako prawy skrzydłowy. No w prawdziwym życiu ten piłkarz na pewno nie gra jak miał 58 pace'a, aczkolwiek jej uważa inaczej i jeżeli piłkarz to nie dostanie jakiegoś znaczącego upgrade'a tempa, to uważam, że ta karta będzie się nadawała jedynie pod przepałkę do SBC, a szkoda, bo miał on naprawdę bardzo udany sezon, a wiemy, że jest tak, że to bardzo możliwe, że James z Everton odejdzie po tym sezonie, no ale nie o tym dzisiaj. No i według mnie właśnie ta jego pozycja ze SPO zostanie zmieniona prawego skrzydłowego, dostanie ona upgrade o 2. No karta no, z taką pozycją, no byłbym głupi, jeżeli bym powiedział, że jest ona grywalna, no ale tak będzie ona po prostu wyglądała według mnie w FIFA 22. I teraz przechodzimy do Sané. Niemiec w tym sezonie naprawdę radzi sobie dosyć dobrze. No widzieliśmy w meczu na przykład z PSG, że piłkarz jest bardzo szybki, aczkolwiek trochę brakuje mu tego wykończenia, no ale nie będziemy patrzeć na to, jak to mówiłem w odcinku z przewidywaniem overalli zawodników Bayernu Monachium. Według mnie Niemiec ani nie dostanie upgrade'a, ani downgrade'a. Jego overall będzie wnosił cały czas 85 i tak będą wyglądały jego statystyki. I jego pozycja zostanie według mnie zmieniona z lewego pomocnika na prawego pomocnika, gdyż o wiele częściej tego piłkarza widzimy na tej pozycji.
No co, no szczerze mówiąc, co nie wiem, czy to będzie jakaś duża zmiana dla gry, aczkolwiek no taka zmiana pozycji według mnie na pewno się odbędzie w FIFA 22. I przechodzimy teraz do Neymara. Brazylijczyk także rozgrywa bardzo dobre zawody w tym sezonie. No i tutaj jest już według mnie na 110% pewne, że w końcu ta jego pozycja zostanie zmieniona z lewego skrzydłowego na środkowego pomocnika ofensywnego. Gdyż wiemy, że piłkarz ten o wiele częściej gra właśnie na tej pozycji, czy to na przykład w Lidze Mistrzów, czy także w lidze. Właśnie wtedy najczęściej piłkarz ten gra jako środkowy pomocnik ofensywny. No i według mnie będzie to zmiana jak najbardziej na plus, gdy tak wiemy, że większość graczy gra tym piłkarzem jako środkowym pomocnikiem ofensywnym w Ultimate Team. Więc teraz bez zmiany pozycji nawet w trakcie meczu będzie można tym piłkarzem na spokojnie na tej pozycji grać. No a co wy sądzicie o takiej zmianie? Czy według was taka zmiana jest na plus, czy też nie? Na wasze zdanie czekam oczywiście w komentarzu. Teraz czas na zmianę pozycji, do której nie jestem w 100% pewien, ale patrząc na inne takie przewidywania, czy także pisząc z kilkoma osobami, dużo osób twierdzi, że Mbappé w FIFA 22 może zostać zmienioną pozycję z napastnika na lewego skrzydłowego, gdyż często ten piłkarz właśnie gra na tej pozycji, ale wiemy, że także często on gra jako napastnik, chociaż w tym sezonie, kiedy grał Icardi i tak dalej, to właśnie Mbappé grał na swojej starej pozycji, czyli jako lewo skrzydłowy i bardzo jest możliwe to, że Francuza zobaczymy właśnie takiej pozycji w następnej FIFA. No patrząc pod względem pace'a, no karta będzie pasowała tam idealnie tak samo jak na praktycznie każdą ofensywną pozycję w FIFA. No i tak będzie ta karta wyglądała, jak to mówiłem już wam w poprzednim odcinku, według mnie Francuz zostanie upgrade'a o 2. I tak właśnie według mnie może wyglądać karta Mbappé w FIFA 22. A co wy o niej sądzicie, możecie oczywiście śmiało napisać w komentarzu. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Leo Messi, który także wrócił do swojej starej pozycji na boisku, czyli środkowy napastnik. No wiemy, jak wygląda taktyka Ronalda Koemana. No piłkarze grają na dziwnych pozycjach, m.in. Dembele na napastniku w El Clasico, co według mnie nie było zbyt dobrym pomysłem. No ale co ja mogę wiedzieć? I co według mnie Messi dostanie zmianę pozycji z prawego skrzydłowego na właśnie środkowego napastnika? No karta będzie pewno o wiele bardziej grywalna na tej pozycji, gdyż po prostu no wiemy, że przez pace Messi na skrzydle nie radził sobie zbyt dobrze i właśnie wiele osób przesuwało go jako SPO albo napastnika, więc teraz tego zawodnika na tej pozycji będzie można już ustawiać od pierwszej minuty bez żadnych zmian. No i cóż, no karta będzie wyglądała według mnie o wiele lepiej na tej pozycji. Jak to jeszcze mówiłem w poprzednim odcinku, według mnie piłkarz ani nie dostanie upgrade'a, ani downgrade'a. No i według mnie właśnie Messi swoją kartę będzie miał na pozycji środkowego napastnika. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem. Jak to mówiłem, zostaw łapek w górę, bo się kolejny odcinek z tej serii. A każde 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. I co, słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!